Witam Was, moi kochani. Marcin, jesteś zaskoczony. Trochę tutaj głośno, bo odprowadziłem syna do szkoły. Dzisiaj mają zakończenie roku. Nie mogę filmować szkoły, bo to jest tutaj zakazane generalnie, więc darujmy sobie. No, dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego, pewnie tak samo jak w Polsce. A ja przypominam, że jestem w Szkocji, w Edynburgu, tutaj mieszkam. No, także ostatni dzień roku szkolnego w Polsce też tak jest. Z tego co się orientuję, tylko tu troszkę inaczej wygląda. Nie ma oficjalnego rozdania świadectw. Dzisiaj po prostu idą normalnie do szkoły, ostatni dzień. Normalnie będą mieli jakieś lekcje. No, jakieś takie luźne, ale coś tam będą mieli. 3 godzinki i no i koniec szkoły. Dobra, ale nie o tym chciałem gadać. Chciałem powiedzieć, dlaczego przyjechałem akurat do Szkocji, a nie do Anglii, czy Walii, czy Irlandii. No już nie będę mówił, czy tam innego kraju, bo skupiam się na Wielkiej Brytanii teraz. Słuchajcie, ja z rodziną przyjechałem do Szkocji 12 lat temu. I to była nasza taka dość spontaniczna decyzja, nieprzemyślana. To nie było tak, że my planowaliśmy od jakiegoś czasu. My, mam na myśli my, ja i moja żona, że planowaliśmy od dłuższego czasu coś takiego, że pojedziemy sobie do Wielkiej Brytanii, zarobimy, wrócimy, zbudujemy dom i takie tam. Nic takiego miejsca nie miało. Po prostu pewnego pięknego dnia postanowiliśmy bardzo spontanicznie, że nie chcemy już mieszkać w Polsce, przynajmniej na razie. I tak, ze względów finansowych, oczywiście, ja tutaj nie będę tego ukrywać. Względy finansowe spowodowały, że podjęliśmy taką decyzję. Czekajcie, ja już wsiadłem do samochodu, zamontuję tutaj. Słuchajcie, sorry za te niedogodności. Wsiadałem akurat do samochodu i chciałem zamontować telefon, żeby go nie trzymać w rękach podczas jazdy, co nie? Słuchajcie, a więc tak, no nasza decyzja o przyjeździe do Szkocji była totalnie spontaniczna, naprawdę. Naprawdę spontaniczna. My podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy troszkę, no chcemy nasze życie finansowo zmienić na lepsze, no co jest normalną reakcją chyba większości ludzi. Natomiast nie było planowania jakiegoś takiego wielomiesięcznego. My podjęliśmy decyzję o wylocie z Polski w czerwcu, jak dobrze pamiętam. To było pod koniec czerwca. Nie pamiętam dokładnie, którego to było pod koniec czerwca, a 4 sierpnia byliśmy już w Edynburgu, w Szkocji, więc tak naprawdę minęło może 6 tygodni, czy coś w tym rodzaju. No nie więcej niż 6 tygodni, tak, jakoś tak. No ale nie będę Wam opowiadać historii tego, jak tu się znaleźliśmy. Po prostu podjęliśmy spontaniczną decyzję. Przyjechaliśmy tutaj w ciemno z tam jakąś tam gotówką. Jak dobrze pamiętam, to mieliśmy 1500 funtów. Tak, to było tak jakoś 7-7,5 tysiąca złotych. Tyle mieliśmy oszczędności. No te oszczędności mieliśmy dzięki, no powiem szczerze, dzięki pieniądzom, które otrzymaliśmy na weselu, nie? Na swoim weselu, bo myśmy tak naprawdę nie 2 czy tam 3 miesiące po weselu wyjechali do Szkocji, więc to były pieniądze z wesela, bo tak to byśmy nie mieli tych oszczędności, ponieważ nasze zarobki były tak niskie, chociaż pracowaliśmy na pełne etaty wtedy, że odłożenie jakichkolwiek pieniędzy to po prostu graniczyło z cudem. A więc no, wzięliśmy te 7,5 tysiąca złotych, kupiliśmy bilety, kupiliśmy trochę funtów i przylecieliśmy w ciemno. Po prostu chcieliśmy zaryzykować. Przylecieliśmy z 11-miesięcznym dzieckiem, więc no, to było kolejne utrudnienie, no bo malutkie dziecko i no i ktoś, wiele osób nam mówiło, że no tak będziecie ryzykować z takim dzieckiem, będziecie lecieć. No, no ale ja wiedziałem, że ja potrafię zadbać o dziecko i jadąc do Wielkiej Brytanii, to nie jadę do kraju trzeciego świata, oczywiście nie ujmując takim krajom nic, tylko jadę do kraju rozwiniętego technologicznie i w którym krzywda nam się na pewno nie stanie. No, w najgorszym wypadku wrócimy do Polski.
No ale podjęliśmy działania, przyjechaliśmy, wysiedliśmy na lotnisku. Wcześniej jedyne co, to nam się udało jeszcze skontaktować z pewną polską rodziną, która udostępniła nam, znaczy udostępniła nam nie mieszkanie, wynajęła nam pokój na tam parę dni, nie wiem, bodajże 3 albo 4 dni byliśmy u nich. Jakoś tak w tym rodzaju, coś w tym rodzaju. No i po tych 3-4 dniach już znaleźliśmy własne mieszkanie, jeszcze nie mając żadnej wypłaty, no to z tych zaoszczędzonych pieniędzy po prostu wynajęliśmy już własny pokój, no w dużym mieszkaniu własny pokój wynajęliśmy, bo to jeszcze nie było mieszkanie. No i później się chodziło, nie, od knajpy do knajpy, od restauracji do restauracji, od budowy do budowy i pytało się o pracę. Na szczęście no nie znaliśmy języka angielskiego, to nie jest tak, że myśmy znali tutaj ten język i my sobie śmigaliśmy po angielsku i bez problemu dostaliśmy pracę. My po prostu chodziliśmy od drzwi do drzwi i pytaliśmy o pracę, chodziliśmy z wózkiem, z małym dzieckiem. Udało się po 3 tygodniach, więc skończyły się już prawie pieniądze i udało się po 3 tygodniach znaleźć pracę mi w restauracji, gdzie jednym z szefów był właśnie Polak, dlatego angielski nie był tam problemem. Aczkolwiek tego angielskiego chciałem się nauczyć jak najszybciej, to w ogóle nie budziło wątpliwości. Więc ja się tam zatrudniłem, no i już później poszło z górki. Później już była następna praca i następna praca, aż wreszcie własna działalność gospodarcza i aż wreszcie minęło 12 lat i tutaj jesteśmy. Także najtrudniej było znaleźć pierwszą pracę. Jak już znalazło się pierwszą pracę, no to już było logiczne, że będzie wypłata. A jak będzie wypłata, no to będzie też się zaczął za co utrzymać. Będzie też już taka spokojna głowa, żeby się uczyć tego języka. No więc to taka krótka, szybka historia. No a dlaczego wybraliśmy Szkocję? No raz, że ja zawsze lubiłem podróżować, to już od dziecka, tego nauczył mnie mój ojciec, podróżował ze mną, z nami, no generalnie mam na myśli, bo ja mam na myśli moje rodzeństwo, ja mam jeszcze dwie siostry, ale najchętniej ja podróżowałem zawsze z tatą i mój ojciec do dzisiaj podróżuje, no jest już starym, schorowanym człowiekiem, ale na tyle co ma sił, to sobie tam podróżuje po Polsce i w Szkocji był 4 bodajże razy mnie tutaj odwiedzał. A więc ja zawsze lubiłem podróżować i Szkocja jakoś była na mojej liście, jak to mówią, bucket list Brytyjczycy. Szkocja była na mojej liście, no ten kraj mi się zawsze wydawał taki mistyczny, tajemniczy, taki no, warty odwiedzenia, więc jak pomyślałem o wyjeździe do Wielkiej Brytanii, jakoś tak do Wielkiej Brytanii chciałem jechać. Nie myślałem o wyjeździe do Niemiec czy Francji, nie wiem. Chciałem do Wielkiej Brytanii po prostu jechać. Myślę, że kierowałem się chęcią nauki języka angielskiego. To było bardzo przekonującym argumentem, bo ja nie chciałem tylko i wyłącznie pracować za granicą, ale chciałem się też, powiedzmy, nauczyć języka będącego w tym kraju, do którego jadę. Więc myśląc o Wielkiej Brytanii, naprawdę pomyślałem od razu o Szkocji. Pomyślałem o Szkocji. I zrobiłem to też tak spontanicznie, niezbyt mocno dowiadując się, jak się w Szkocji żyje, a jak się żyje w Anglii. Tak naprawdę nie dowiadywałem się nic na ten temat. No ale przez 12 lat dowiedziałem się, jak jest w Szkocji. Także powodem wyjazdu do Szkocji była po prostu chęć bycia w tej części Wielkiej Brytanii. No bo to, że Wielka Brytania została wybrana jako miejsce naszej emigracji, to jedno, a to, że Szkocja, no to drugie, to, że po prostu ja też brałem pod uwagę, tak jak mówię, nie tylko pracę i chęć nauczenia się języka angielskiego, ale wiedziałem też, że jestem z zamiłowania podróżnikiem, turystą, możecie sobie mnie nazywać jak chcecie, bo może podróżnikiem nie jestem, no, trzeba grubo podróżować, żeby być podróżnikiem. Sorry za moją chrypkę, ale mam alergię i po prostu na każdym kroku mnie albo katar, albo oczy łzawią. Jestem alergikiem od dziecka i to takim konkretnym. A więc, co ja to mówiłem, no, więc od razu też wziąłem pod uwagę, że jak pojadę do kraju, w którym będę... Słuchajcie, sorry, skończyła mi się pamięć w telefonie, także ten film jest, pewnie zauważycie, tak, że coś się przerwało i znowu się nagrywa.
musiałem coś usunąć, żeby znowu wam dograć resztę. No, a więc tak, no, nie tylko pieniądze i nie tylko chęć nauczenia się języka angielskiego, ale również właśnie sam fakt zwiedzania tego pięknego kraju. To było też powodem wyjazdu do Szkocji. No i pogoda tu jest fajna. Ja wiem, że to dziwnie teraz zabrzmiało, Szkocja i fajna pogoda. Nagrywałem już o tym film, ale powtórzę szybko. Północ Szkocji to jest taka, jaką właśnie sobie wyobrażacie dla tych, którzy nie byli w Szkocji. Czyli tam często leje, wieje i w ogóle często jest beznadziejna pogoda, aczkolwiek tam też potrafi być pięknie i pogodnie. Natomiast Edynburg i okolice, tu gdzie ja mieszkam, czyli ta część południowo-wschodnia Szkocji i południowa Szkocja, moi drodzy, tutaj potrafi być naprawdę super pogoda. Na przykład na następny tydzień od poniedziałku zapowiadają u nas mini upały, oni to tak sobie nazwali. 22 stopnie, 23 stopnie ma być w Edynburgu w cieniu, więc ja wiem, że na polskie warunki to nie są zbyt wysokie temperatury, ale na szkockie to są naprawdę wysokie temperatury, bo tak jak też wspominałem w innych filmach, tutaj są temperatury dużo, dużo bardziej odczuwalne ze względu na wysoką wilgotność. Jak tu jest 22 stopnie w cieniu, to naprawdę można chodzić w shortach, w japonkach i w t-shirtach bez problemu i jest naprawdę, naprawdę ciepło. Więc taka pogoda nie jest tutaj niczym zwyczajnym. I kochani, na przykład w Edynburgu, czy w okolicach Edynburga, czy ogólnie całe południe Szkocji, naprawdę nie pada dużo więcej niż w Polsce. Przynajmniej niż w niektórych miastach w Polsce. Dużo wieje tylko. No w Edynburgu wieje często i ten wiatr faktycznie trochę przeszkadza. Ale deszczu wcale nie ma tak mega, jak mogłoby się wydawać. Więc pogoda jest fajna. Pogoda jest może niestabilna, ale jest jak najbardziej akceptowalna. Także nie wiem, no w Anglii jest inaczej troszkę, tak? W Anglii nie mieszkałem. No byłem wiele razy, ale nie mieszkałem, więc no ciężko mi też tak jakby bardzo porównywać, ale no jednak ta pogoda jest stabilniejsza trochę w Anglii. W Londynie na przykład w tamtym tygodniu były upały i znowu tam upały, nawet ponad 30-stopniowe, więc jest grubo, nie? W Szkocji są mili ludzie. Ja nie wiem do końca, jacy są Anglicy. Ja tu zresztą nie chcę oceniać, ja lubię wszystkich ludzi. Może nie każdy mnie lubi, ale ja lubię wszystkich ludzi. Natomiast statystycznie z tego, co ja słyszę opinię od Polaków, no to Anglicy generalnie są troszkę wyniośli, tak? Taką mają przynajmniej opinię. Natomiast Szkoci są prości, sympatyczni. Ja się spotkałem tu z samymi miłymi ludźmi w Szkocji, bardzo pomocnymi, bezinteresownie pomocnymi. Uśmiech na ulicy od obcego Szkota to jest nic dziwnego, to jest zupełnie normalna rzecz. Idzie obcy Szkot, złapiesz z nim kontakt wzrokowy, on się do ciebie uśmiecha. Żaden problem to jest dla nich, po prostu tak robią. No przynajmniej ja w Edynburgu, tutaj gdzie mieszkam, takie rzeczy spotykam na co dzień. A więc tak, to jest kolejny powód, dlaczego warto mieszkać w Szkocji. Mili, sympatyczni i pomocni ludzie. Kolejna rzecz, lubią turystów. Edynburg jest miastem mega turystycznym, oni są tu nastawieni na turystów. Ogólnie Szkocja jest krajem turystycznym i lubią turystów. Tu turyści są naprawdę obsługiwani bardzo dobrze. Także no ja też turystą jestem tutaj, no bo też podróżuję po Szkocji, więc jest fajnie. Praca. W Edynburgu pracę jest znaleźć bardzo łatwo. No teraz sytuacja, wiadomo, jest nieco inna, bo wiadomo, jakie mamy czasy, ale ogólnie znaleźć jest łatwo. Moim zdaniem jest łatwo, ponieważ jest tu mnóstwo hoteli, knajp, restauracji, więc jeżeli chcesz się zatrudnić w tej branży, to nawet nie musisz znać dobrze języka angielskiego, znajdziesz pracę. Tak jak mówię, powtarzam, teraz sytuacja jest inna, tak? Więc teraz faktycznie możesz mieć problem ze znalezieniem pracy w Edynburgu i w ogóle wszędzie chyba na świecie, nie? Natomiast w czasach, że tak powiem, normalnych, znalezienie pracy w Edynburgu nie jest problemem. W branżach takich właśnie jak hotelarskich, turystycznych, jak oni tu mówią, hospitality, nie? Jakieś budowy też nie ma problemu. Tu jest mnóstwo różnych placów budów.
budowy. Sorry, że nie wiedziałem, jak to prawidłowo wyrazić. Tu jest mnóstwo firm remontowych, jakieś remonty dróg, remonty mostów, budynków, kamienic, remonty mieszkań wewnątrz, na zewnątrz. Także no, znalezienie pracy w normalnych czasach nie jest tutaj problemem. Jeśli chodzi o zarobki, są nieco mniejsze niż na przykład w Londynie, ale znowu koszty życia nie są takie duże. No, Edynburg jest miastem dość drogim, jak na Szkocję, bo na przykład wynajęcie mieszkania z dwoma sypialniami, ja mam mieszkanie z dwoma sypialniami, no, duży pokój, living room, duży pokój, czyli duży pokój, living room, czyli duży pokój, dwie sypialnie, niedaleko centrum miasta, my płacimy 610 funtów. I to jest dość tanio za takie mieszkanie, bo powiedzmy w okolicach 700 funtów takie mieszkania chodzą. Ile możesz zarobić na początek, jak pracujesz na pół etacie za najniższą krajową? No, możesz zarobić 1200-1400 funtów na rękę. Więc no, nie są to jakieś wysokie pieniądze, no ale jeśli powiedzmy i masz rodzinę, ty i twoja żona pracujecie, to te 2,5-3 tysiące możecie zarobić miesięcznie, jeśli się, że tak powiem, trochę postaracie, więc odejmując koszty życia, wam spokojnie zostanie jeszcze. No to zależy, jak kto żyje, nie? Bo niektórzy zarabiają 10 tysięcy i im nic nie zostaje, no. Także na ten temat już nie będę dyskutował, przynajmniej w tym filmie. No i ogólnie Edynburg jest pięknym miastem, jest miastem zielonym, jest miastem bez fabryk praktycznie, jest miastem o naprawdę czystym powietrzu, jest to miasto historyczne, zabytkowe, piękna architektura, jest to miasto też studenckie, mnóstwo studentów tu mieszka, także jeśli jesteś studentem, chciałbyś studiować w Szkocji, no to są tu wspaniałe uniwersytety, między innymi jak Uniwersytet Edynburski, który jest rankowany jako jeden z najlepszych uniwersytetów Europy i świata, jest na liście najlepszych uniwersytetów świata, wykształcił dużo znanych ludzi, także no polecam Edynburg na przykład, jeśli ktoś chciałby w przyszłości. No teraz po Brexicie to sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jeśli chcecie, żebym się dowiedział dokładnie, co trzeba, aby się tutaj dostać na studia lub do pracy, no to mogę zrobić o tym film. Zbiorę informacje i zrobię o tym film. No myślę, że wam mniej więcej wszystko powiedziałem, dlaczego przyjechałem do Szkocji i dlaczego polecam Szkocję. A jeszcze kolejna rzecz. Szkocja nie ma ogromnych miast. Miasta typu Edynburg, Glasgow to nie są wielkie miasta, jak chociażby Londyn, Manchester czy Liverpool. Tutaj jest taka dość kameralna, w cudzysłowie kameralna atmosfera. To nie są wielkie metropolie. Edynburg jest miastem o niskich budynkach. Tu są 4-6-piętrowe budynki maksymalnie, nie ma drapaczy chmur. Nie jest to ogromna, tak jak mówiłem, metropolia. Jest to miasto bezpieczne, bardzo dobrze monitorowane przez systemy kamer, kontrolowane przez policję. No są tu oczywiście dzielnice o złej reputacji, jak wszędzie. Myślę, że nawet w Szwajcarii znajdziesz miejsca niebezpieczne. Ale generalnie Szkocja jest państwem bezpiecznym w porównaniu do Anglii. Szkocja jest dużo bezpieczniejsza i generalnie ja od 12 lat, odpukać w niemalowane, nie zdarzyła mi się sytuacja niebezpieczna tutaj. Naprawdę sytuacja zagrażająca zdrowiu bądź życiu. Nic takiego nie widziałem. Nic takiego nie widziałem, nic takiego nie dotyczyło mnie ani moich znajomych. Owszem, jak szukasz problemów, to znajdziesz wszędzie, nie? Takie jest powiedzenie. To nie ma, to jest stara życiowa prawda. No, dziękuję wam. Dziękuję wam za wysłuchanie tego przydługiego filmu trochę i zapraszam do następnego filmu. Będziesz zaskoczony, Marcin, z tej strony. Pozdrawiam cię.